Witam w drugim odcinku naszego Case Study Series. W tym odcinku opowiem, jak rozwiązaliśmy pewien problem firmy Sevs Cabin. Sevs Cabin jest producentem wiązek kablowych. Problem polegał na tym, że w pewnym rodzaju wiązek były takie zakończenia kabli. Zakończenia te w transporcie często łamały się i wyginały. Musieliśmy więc stworzyć jakieś rozwiązanie, które będzie zabezpieczało te końcówki w transporcie. Zaprojektowaliśmy więc etui, do którego w łatwy sposób można było wsuwać zakończenie kabla, a następnie je zamykać, aby się nie wysuwało. W projekcie wykorzystaliśmy możliwość drukowania ruchomych elementów. Zawiasy zostały wydrukowane razem z etui, także nie wymagały dodatkowego montażu. Zaprojektowaliśmy różne warianty obudów dla różnych szerokości tych końcówek. Klient rozważał różne technologie dla wykonania tych obudów, ale druk 3D był zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Zapotrzebowanie było na około 600 obudów dla różnych wariantów. Produkcja formy wtryskowej dla takiej ilości byłaby nieopłacalna, a czas realizacji byłby zdecydowanie dłuższy. Był też pomysł frezowania tych obudów, ale tutaj przeszkodą była geometria. Dla tego rodzaju części obróbka skrawaniem byłaby bardzo problematyczna. Produkcja 600 sztuk takich obudów zajęła nam około 5 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektu. Taki czas realizacji jest praktycznie nieosiągalny dla tradycyjnych metod wytwarzania. Dodatkowym plusem jest to, że bez problemu też mogliśmy wykonać różne warianty tych obudów, co nie wydłużyło czasu realizacji i nie zwiększyło kosztów tego projektu. Ten przypadek bardzo fajnie pokazuje, jak druk 3D może przyjść z pomocą w rozwiązywaniu wielu nietypowych problemów. W Cubic Inch uwielbiamy takie nietypowe zastosowania. Jesteśmy w niebo wzięci, jeżeli oprócz samej produkcji możemy też dla Państwa coś zaprojektować. Nasz dział projektowy czeka na nowe wyzwania.